Dzień dobry Państwu, w dzisiejszym odcinku Realme 11 Pro Plus. Smartfon, który może nagrywać w 4K, ale dla celów tego wideo zmniejszyliśmy do Full HD w szerokim kącie. Ale nie, no nie będziemy filmować wszystkiego Full HD. Zmienimy w 4K, ale za chwilę. Na razie jest w szerokim kącie. I już jesteśmy w 4K, wiadomo, że widać, że różnica wspaniała. Oczywiście możemy sobie robić zooma, możemy przechodzić między obiektywami w 4K. Nie ma stabilizacji optycznej, przynajmniej ja takiej nie widzę. Jest cyfrowa, czy ona dużo daje? Dajcie znać w komentarzu. Tak wygląda w 4K ze stabilizacją. A tak wygląda w Full HD ze stabilizacją. Wiadomo, że w Full HD ta stabilizacja będzie lepsza. Czy możemy przechodzić między obiektywami Full HD? Nie. I to jest bardzo dziwne, bo tu powinna być już ta opcja. Znaczy, między szerokim a głównym. Znów jesteśmy w 4K. Zróbmy zooma. 10x. Wow. Grubo. Idziemy dalej. Jest dzisiaj troszeczkę wiecznie, więc może być słychać różne... Oj, kto do mnie teraz dzwoni, jak ja filmuję? Cały dzień nikt nie dzwonił. Dobra. Główny obiektyw. W 4K. I sobie idziemy. Możesz sobie oczywiście to wideo porównać z innymi smartfonami. Na końcu będzie tego wideo takie lineczki, żebyś sobie mógł kliknąć tam w iPhone'ika, w Samsunga i tak dalej. Xiaomi. Ładnie wygląda. Jaki fajny jest ten smartfon, powiem Wam, że tak przyjemnej obsługi to nie miałem dawno. Co to oznacza? Oznacza to, że dobrze trzyma się w dłoni, klikasz, działa, nic się nie grzeje, zdjęcia robią się szybko, z każdym razem fajnie, wszystko chodzi ciach, pięknie. No ten ostatnio Sony, co był, to tak, tu się grzeje, tu coś przyciśnie, się samo włącza. Jakoś takie, ojej, jakie to było nieporęczne i takie, nie byłem zadowolony, a tu jestem zadowolony. Mocno. Dawno już nie byłem tak zadowolony ze smartfona. Optymalizacja to jest to, żeby wszystko było pod ręką i intuicyjnie. I tutaj on to ma. Na przykład iPhone już nie jest taki intuicyjny. Bo chcesz zmienić jakąś opcję, to musisz szukać, nie wiadomo gdzie. A może dlatego, że się przyzwyczaiłem do Androida. Ale no jest taka nakładeczka fajna. Podoba mi się. Bardziej intuicyjnie niż w Samsungu. No, nie można przechodzić między obiektywami podczas nagrywania. To jest ten minus. Ale poza tym jedzie pociąg. Czy my możemy go zrobić w 4K? Możemy. Zrobić zooma. 10x to jest zoom. 10% na baterii mam też, bo go nie na, jestem już pod wieczór, nie naładowałem. No, wieczór jak wieczór, nie? Nie naładowałem smartfona, a włączyłem go przy 50, także 40% baterii zjadł. No to moim zdaniem jest nieźle. Jest spoko. Przyszedł Reksio. No dobrze, to zoom już był, a zróbmy jeszcze raz. Gdzie on jest? Taki ładny jest, popatrz. Poszedł. O jest. No dobra, nieważne. Styl vlogowy z głównej kamery 4K. Vlog time, jak to mówił. Chciał vlogować, to tak to będzie wyglądało. Vlogowanie na ekranie, jak to mówił. Wieje troszkę, więc może być. Może szumieć. Ale jest piękny ten smartfon. Ta kreska, ta nić złota. Podoba mi się. Biała skóra. On wygląda jak taki, wiesz, dopruty, złoto, biała, złote szwy, ale to pięknie się prezentuje, no dobrze. Autofokus w szerokim kącie? Chyba nie ma, nie ma, jest sztywny. Ale zaczęło wiać,
głównym obiektywie autofokus. Co tak wieje? Będzie szumieć mocno. Co jest? O, i zaczęło mocno wiać. Jak na złość, nie wiem czy nie będzie szumieć, przednia kamera, pełne wyciągnięcie ręki. Zobaczcie jak jest to świetnie rozwiązane. To jest Full HD, ok. Nie ma autofokusu oczywiście, ale naświetlona jest twarz i niebo nie jest prześwietlone. A inne smartfony widzisz, albo prześwietlają twarz, albo tył. Znaczy nie naświetlają twarzy, bo jest w Sony była twarz ciemna, a tył był rozjaśniony. W Xiaomi jest znowu na odwrót, rozjaśnia twarz, chociaż mogło być troszkę jaśniejsza twarz. A tył jest prześwietlony całkowicie i ty w ogóle nie widzisz nawet, że tam są chmury, tylko jest jedna wielka biała plama. Tu jest tak po środku, zoptymalizowane, była śrubka, na płycie głównej ktoś przykręci, nie no, żartuję, to jest software, nie? Ale tak zrobił po środku, żeby było, no i o to chodzi. Możesz oczywiście na 0,8 dać i jeden zbliżenie, no niepotrzebnie. Szerokokątny to jest. Pięknie. No dobra. Co tam jeszcze jest w tych ustawieniach? Kurde, jaki ma fajne też nagrywanie ekranu, powiem ci, że jest świetnie dopracowany. Ale mi się to podoba. Kurde, że tamte smartfony nie miały tak. Tamte Samsungi, Oppo, iPhony. Tu jest tak nawet to nagrywanie jest tak fajnie zrobione. Ale ktoś się tym dopieścił. No dobra. Nocny tryb. No jest dzień, to nocny, wiesz. W dwóch jest trybach. To jest wszystko z selfie. Street, to nawet nie wiem o co to chodzi. Street. Streeta to kiedyś mogłeś dostać, wiadomo z czego. W 46, w 92. Wideo, i tak jak mówiłem, widzicie, w szerokim jest 4K, jest Full HD, tu jest 4K i tu też jest tego. Foto. To są fotki zwykłe. Szerokokątne, 1x. Foto możemy pójść aż do 20x. Ale to cyfrowe. Portret. Czekaj. No to nie jest może najlepszy portret na świecie, ale bardzo szeroki, bardzo fajny. W 1x będzie wyglądać lepiej. W 1x już sobie lepiej radzi. Troszeczkę lepiej. Bam. Później sobie zobaczymy. High res. I tutaj są zdjęcia 200 megapikseli albo 50 megapikseli. I zobaczcie, jak szybko działają 50. Bam, i już to praktycznie instant jest. I 200. Bach. No to co? Jedna sekunda gdzieś. To jest moim zdaniem bardzo szybko. Porównując do innych sprzętów, robisz bach i już jest. W którym sprzęcie masz taką prędkość? Ja sobie zupełnie tego nie przypominam. Dobra, przejdźmy dalej. Klikamy na więcej i zobaczcie, ile tego jest. Jezu, nie wiem, czy mi starczy baterii. Jest Pro opcja. Jest Movie Mode. To jest taki, wiecie, na szerokim kącie. Jeszcze w szerszym można, ale to wygląda fajnie. Long Exposure, to jakbyś chciał długą ekspozycję. Oj, to długa ekspozycja. Nawet bardzo długa. Bo coś ty? W ciemnym, jak jest słabe światło, wiecie. Group Portrait, czyli jesteście w grupie, no ale nie ma nikogo, nie? Więc no raczej nie bardzo. Co my tu jeszcze mamy? Dual Video. Dual, proszę bardzo. Możemy sobie zbliżyć. Aż do 10. Fajnie. Pach, pach, pach. A jak? Slow motion to wiadomo, zaraz zobaczycie. Tilt Shift. Nie, to tego nikt nie użyje nawet. Text scanner, no to wiadomo. No i macro mode. Tryb makro. O kurde. Czekaj. Urwę liścia. Patrz tu. Bach. W porządku. Nie? To nie jest jakieś tak, wiesz.
4 cm masz być od danego. Jest spoko. Dobra. I chyba to tyle z tego, co tutaj widzimy. Przejdźmy sobie sample, zobaczmy, jak wyglądają zdjęcia. 200 megapikseli. Zobaczmy sobie, jak radzi sobie właśnie ta piękna matryca. Piękna matryca przesyca nam tutaj zdecydowanie kolor zielony. To jest fakt. Ogólnie sobie nie radzi z kolorami. Intensywnymi kolorami. Zobaczcie, to jest czerwona róża i to zdjęcie jest takie troszkę rozmazane przez tą czerwień. Tutaj też całkowicie to wszystko jest takie jakieś... kula koloru. Przesycone kolory są. Wiadomo, że aktualizacja programowania może to naprawić, ale 200 megapikseli robi jednak. Jak zbliżymy, to robi robotę genialną. Zobaczcie, tutaj robię zbliżenie. No i te piksele elegancko. Podoba mi się. Zobaczmy nasz zameczek. 200 meksów. Zrobimy zooma. Pikseli nie widać, dopiero bardzo, bardzo, bardzo późno. 16:9 tutaj był, tu jest 16:9. Tu już widać, że dużo mniej pikseli, tutaj wiadomo. Ale czy ty będziesz robił w domu takie zoomy? Po co? Zrobisz zdjęcie, oglądniesz, jest fajnie. No i nie będziesz robił zooma, czy jest ten piksel, czy nie, nie wiem. No co? Z telefoto zobaczą. Pięknie wyszło to zdjęcie. Tu jest już ultra telefoto, to już się rozmazało, prawda? Ale te zdjęcia nie wychodzą takie super ostre, jak w ultra flagowcach, bo to jest jednak średnia, nie? Znaczy, no takie dziwne to zdjęcie. Mi się wydaje, że on mocno przesyca. Raz przesyca, raz nie. To jest bardzo dziwne. Zobaczcie ten samochód. Tu jest... kolory mi się zupełnie nie podobają. To jest wszystko w manualu zrobione. Przepraszam. Wróć! W automacie to jest wszystko zrobione. 200 megapikseli masz tylko w automacie. W manualu chyba nie można. Zerknę, ale raczej nie. Nie, no nie ma szans. High Pro. Nie ma takiej możliwości. JPEG i RAWa może strzelić. Nie ma. Arbuzy wyszły naturalnie. Wszystko zależy od światła. Tak troszkę przesycone, ale zobaczcie, jak tu zgubiło ostrość na górze. Aj. Tu już wyszło fajnie. Jednak przesycone. Ten czerwony jest taki straszny. Czerwony przesyca. To zdjęcie wyszło znakomicie, ale kolejne już widzicie naszło buka efekt na górę tej drożdżówki. Ona nie jest całkowicie odcięta. W tym miejscu już jest... No właśnie. Nie jest to zdjęcie super świetne. No zobaczcie, jak naszedł blur na drożdżówkę. Ta drożdżówka powinna być cała ostra. To powinno być odcięte idealnie, a nie jest. Selfie. Tutaj też zobaczcie, pomijając, że jestem brudny, ale tutaj... No właśnie, te odcięcia, ale aktualizacja oprogramowania oczywiście może to naprawić. Okay. Zdjęcie makro w bardzo niskiej rozdzielczości. Kolory, kolejne zdjęcie makro. W nocy całkiem fajnie, powiem wam, że ten samochód jechał, więc się rozmazał. Bardzo przyzwoicie, nie, można powiedzieć, nocne zdjęcia. Paczkomacik przy sztucznym świetle. Fajnie, fajnie, fajnie. No i oczywiście Biedronka, niskie ceny. Również fajniutko. I tu zobaczcie, to również pięknie, a to zdjęcie to wyszło, no to jest tryb nocny oczywiście. No bardzo przyzwoicie, jeśli chodzi o sztuczne oświetlenie. Zdjęcia są ok. Ok. Widzicie, przednia kamera rozjaśnia tak cały ekran, żeby było jeszcze jaśniej. Do wideo i do foto, dziwne, ale prawdziwe. Dobrze! Podoba mi się. Przednia kamera w nocy robi robotę.
Konkluzja. Świetny sprzęt. Piękny jest. W pokrowcu nawet jest taki piękny, także pokrowiec nie zabiera zbytnio tej piękności. Jasne jest też bardzo. 5% zostało na baterii. Ja muszę Ci powiedzieć, że jest to jeden z najlepszych średniaków, z jakimi miałem do czynienia. Jak nie najlepszy średniak dostępny aktualnie na rynku. No 2200 zł. Nowy smartfon. Raczej nie kupisz nic lepszego. Nie ma. Nie ma nic. Oczywiście. Możesz kupić zeszłorocznego flagowca i tak dalej. No to wiadomo, nie? Że to jednak będzie flagowiec. No ale tutaj mamy nowość. Chcesz nowość? To to może być najpopularniejsza i najlepsza nowość dla Ciebie. Pozdrawiam i polecam.